że możemy się na to powołać, ale czy mamy jeszcze coś bardziej szczegółowego, bliższego historycznie, co byłoby tamą przeciw cynizmowi? Przemysław Dakowicz urodził się w roku 1977, więc jeszcze dobrze pamięta czasy pontyfikatu Jana Pawła II, pamięta te tłumy, które się zbierały na spotkaniach z papieżem. Urodził się w Nowym Sączu, więc możemy uruchomić wyobraźnię i uznać, że wysoce prawdopodobne, iż na takie spotkania z papieżem mógł chodzić, ale tak czy inaczej musiał się jakoś zetknąć z nauczaniem papieża. W swojej homilii, tutaj chodzi o homilię akurat w Pelplinie. W swojej homilii Jan Paweł II, pisze Dakowicz, mówił o ciągłości cywilizacji europejskiej, o istotnej roli chrześcijaństwa, pojmowanego jako tama wobec zła objawiającego się w historii. Oczywiście mam świadomość, że są ludzie, którzy bardzo akcentują jakieś mroczne strony historii czy współczesności duchowieństwa. Są ludzie, którzy z przeszłości wybierają jakoś tak wiedzę, żeby nawet winy cywilnych sądów przypisać sądom kościelnym. Gdzieś to oczywiście jest takie bardzo silne rozżalenie, gdzieś oczywiście propagowane przez ośrodki, które się identyfikują z pewnymi wspólnotami wyznaniowymi, światopoglądowymi, jakie w historii Kościoła zostały wykluczone, zostały uznane za wspólnoty trwające w błędzie. To jest bardzo silne, bardzo emocjonalne to oskarżanie Kościoła, a jednak mimo wszystko, jeśli pomyśleć, jeśli szukać tych definicji nie gdzieś tam przypadkowo w internecie, czy jeszcze w takich nieprzypadkowych opiniotwórczych miejscach internetowych, ale jeśli szukać w Breviarium Fidei, jeśli szukać w tych autorytatywnych, w dobrym sensie, tych autoryzowanych przez magisterium Kościoła, przez papieży, czy przez sobory, szukać takich wypowiedzi, to wtedy rozumie się, że ten Kościół to jest Pan Jezus, to jest każdy z nas, kto chce i kto w głębi serca się identyfikuje i tylko Pan Bóg to rozpoznaje na 100%. Poza tym, no oczywiście także duchowieństwo. Ale to jesteś ty i ja i to jest ktoś zmarły, czyja dusza jest przecież trwała. Jakoś to próbuję innym językiem powiedzieć, własnym, takim, który by nie był za bardzo, czy nie w całości obciążony stereotypowymi uprzedzeniami. Ale chodzi mi o to, żeby nie odrzucać tej właśnie myśli chrześcijaństwo jako tama wobec zła objawiającego się w historii. Mimo wszystko, mimo że oczywiście wykorzystywanie jakichś zależności międzyludzkich dla własnej przelotnej przyjemności jest niegodziwe, to jednak nie jest to przecież akceptowane, jest to uważane za grzech, nie jest to traktowane jak gdyby było jedną z opcji do wyboru, jak wycieczka, czy chcemy sobie jechać do Maroka, czy do Tunezji, kaprys. Nie, tutaj jednak może to jest tama wobec zła objawiającego się w historii. Jeszcze drugi cytat, taki dłuższy. Dlaczego w Pelplinie w ogóle? Dlaczego ta homilia z Pelplina? Bo tam Niemcy wymordowali księży. Wśród tych księży bywali tacy, którzy mogliby się identyfikować z niemieckością, ale niekoniecznie chcieli. Woleli jednak wspólnotę ofiar niż oprawców. W grupie duchownych był ksiądz Walter Schmidt. Charakteryzowano go w ten sposób. Po polsku mówił bardzo słabo. W domu z gosposią rozmawiał po niemiecku, czytał niemieckie gazety i książki, słuchał niemieckiego radia, do ulubionego owczarka przemawiał po niemiecku. Urodzony gdańszczanin, ukończył pelplińskie seminarium duchowne, był wykładowcą języka niemieckiego, potem kanclerzem kurii. Był lubiany i jako Niemiec nikomu nie wadził.
Kiedy Niemcy jako okupanci wezwali tych księży, kazano mu iść do domu, ale Schütz odmówił. I tutaj już czytamy dalej wiernie Dakowicza. Jego 67-letnie ciało spocząć miało w tym samym dole, do którego wrzucono ciała wszystkich aresztowanych 20 października 1939 roku. I tutaj o tej ofierze z Pelplina. Przez cały czas okupacji zginęło 303 duszpasterzy. Za cenę własnego życia, pisze Dakowicz, heroicznie nieśli chrystusowe orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji. I tutaj jest ten moment ofiary i też jakiś proporcji. Jeśli dziś wspominamy tych kapłanów męczenników, to dlatego, że z ich ust nasze pokolenie słuchało Słowa Bożego, to słowa papieża z kolei, i dzięki ich ofierze doświadczało i doświadcza jego moc. Jak widzimy tutaj, jak słyszymy, bardzo drastyczne i dramatyczne momenty ludzkiego doświadczenia są tutaj pokazane. Być może istnieje taka wewnętrzna, psychiczna potrzeba, żeby jednak nie obcować wyłącznie z kwiatkami i brokatem. I teraz, jeżeli istnieje taka potrzeba, to przyznam, że mnie się to już jako osobie, co to dużo mówić, starzejącej się nie mieści w głowie. Kiedy młodzi ludzie uważają, że oni chcą się bać, że lubią się bać, wobec tego będą oglądać filmy grozy, będą czytać jakieś powieści na temat zła, z reguły fantazy, i właściwie traktują to jako, nie wiem, część rozrywki, a jednocześnie od tej grozy, której poznanie byłoby oddaniem może sprawiedliwości czy hołdu ofiarom, od tej grozy uciekają bardzo energicznie. Nie, to w ogóle nie dla nas. My jesteśmy na to za delikatni, wolimy jakieś wyimaginowane bajeczki. Dziwny to jest świat i czasami rzeczywiście już tak z rozpaczy myślę, że pora umierać, że po prostu opuścić ręce, tego jest tak dużo, tak przemożne, że właściwie nic się nie da zrobić. No, ale oczywiście trzeba mieć cierpliwość. Ja sama też pamiętam, że kiedy byłam studentką, uważałam, że wykładowcy mówią jakieś niepotrzebne rzeczy, a potem gdzieś po kilkudziesięciu latach przychodziła refleksja, więc może jednak, mimo że to oczywiście kosztuje upokorzenia, że to kosztuje wykluczenie, ale że to trzeba próbować, tak jak to robi nasz poeta. I też oczywiście no bywa to odbierane rozmaicie, czasem bardzo negatywnie. Na jednym ze spotkań autorskich pytano właśnie młodego, wysokiego, przystojnego mężczyznę, jak on jest odbierany przez młodzież jako nauczyciel akademicki, czy jak jest odbierany przez środowisko. No i mówi, że to jest jednak kolosalna różnica, że w Nowym Sączu jest raczej odbierany bardzo pozytywnie, natomiast w Łodzi, no to już niekoniecznie, czy w Warszawie. Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. No i tutaj mimo tego patrona oczywiście wykładowcy, jeśli chcą przekazać jakieś istotne treści historyczne, może jakieś przesłanie patriotyczne, może jakiś maksymalizm etyczny na miarę Herberta, no to oczywiście zdarza się, że nie są odbierani tak, jakbym sobie marzyła, więc to jest pewien problem, ale jednak Odakowicz heroicznie próbuje. Przykład daję, jeśli jeszcze troszeczkę można Państwu parę minut poczytać, jakieś przykładowe cytaty pokomentować. Przykład daje takiego właśnie stwierdzenia, że przecież to nic nie znaczy, że jest się Polakiem, że to, nie wiem, przeżytek czy przejaw ograniczenia. Przykład daje już z roku 1939, właśnie z tego opowiadania, eseju, historii,
nie wiem jak to określić, tę prozę Zaduszek. Otóż z tego tekstu Śmierć generała. Pani generałowa się dziwi, dlaczego zatrzymują wojsko polskie. Przecież są chyba Polakami. Odpowiedzieli mi, że to nic nie znaczy. Stój ani kroku dalej. To jest tłum ludności wiejskiej gdzieś na wschodzie Polski. Tutaj jest to określone tak troszkę inaczej. Tłum wystąpiło kilkudziesięciu młodych wieśniaków z krzykiem. A więc ona mówi, jesteście Polakami? Nie, oni uważają, że to nic nie znaczy. Dakowicz próbuje to analizować. Do okrzyków chłopów stój i ani kroku dalej oraz do pytania, czy stwierdzenia może generałowej, skierowanego do tłumu tarasującego drogę. Próbuje to jakoś analizować, wraca do tego. Nie wiem, kto spisywał te wspomnienia. Co to znaczy, że to już nic nie znaczy? Może tak. Białoruscy chłopi, cytuję, na słowa generałowej Wilczyńskiej, że wszak chyba są Polakami, odpowiadają, to nic nie znaczy. Pasażerom wojskowego samochodu musiała ta odpowiedź wydać się skrajnie bulwersująca. Zapewne wzbudziła ich gwałtowny sprzeciw, niedowierzanie, może nawet przerażenie, bo jak to, Polska nic nie znaczy? Co się kryje za tym stwierdzeniem? Myślę, że ni mniej, ni więcej następujące przekonanie. Polski już nie ma. Właśnie zakończyła swój żywot. Także koniunkturaliści należący do grona bardzo uprzywilejowanych intelektualistów światowych coś takiego pisywali w czasie wojny, czy o wojnie później. Mianowicie, że przecież wiadomo, tacy poeci jak Baczyński stoją po stronie przegranej sprawy. To jest właściwie anachronizm ich postawa. Nie warto sprzeciwiać się prądowi historii. Więc to nie tylko ci białoruscy wieśniacy, to także niektórzy intelektualiści, niektórzy pisarze. Podobne rozumowanie, tutaj Dakowicz sięga dużo głębiej, bo ja sobie robię takie analogie gdzieś tam w skali 3 lat. Natomiast tu jest dużo głębiej. Podobne rozumowanie było zresztą obecne w obrębie tej społeczności, jaką tworzymy, już od wieku XVII. Stanowiło nieunikniony rezultat sprzężenia dwóch okoliczności i wewnętrznej słabości państwa polskiego, to znaczy niewspółmierności składających się na nie elementów, magnateria, szlachta, stany niższe, również stopniowo uzyskujące świadomość mniejszości narodowej i po drugie, czynnej obecności sił i energii zewnętrznych, przyczyniających się do pogłębienia kryzysu strukturalnego Rzeczypospolitej. W tej książce, jeśli mowa o siłach zewnętrznych, w tej afazji polskiej drugiej, możemy znaleźć bardzo nieoczekiwane źródło. Kto, gdzie, kiedy potępia polski nacjonalizm. Mianowicie to jest spotkanie dotyczące polityki kulturalnej Niemiec wobec Polski podczas okupacji. I tutaj padają takie słowa, bodaj Goebbelsa, że nie może być tolerancji dla przejawów polskiego nacjonalizmu. Tutaj też są te słynne słowa o kształceniu dla Polaków tylko takim, żeby byli świadomi daremności oporu. Polacy mają być wykonawcami poleceń nad ludzi. Warto mieć tę świadomość, bo to oczywiście gdzieś tam w zgiełku na bieżąco umyka, co tutaj było podstawą tej ekspansji. To było szukanie przestrzeni życiowej i to było niesienie, jak twierdzono propagandowo, wyższej cywilizacji, tej cywilizacji nad ludzi. Niemniej ta przestrzeń życiowa szukana na wschodzie, warto, żeby gdzieś tam w naszej pamięci pozostawała. Jaki ma być tutaj ten program kulturalny? To jest 31 października, odbywa się w Łodzi konferencja poświęcona szczegółom polityki kulturalnej. Goebbels, gubernator Frank i tak dalej. Prasa,
musi być w całości kontrolowana przez organa niemieckie. No bo przecież kto to widział, żeby podludzie sobie opinie jakieś wyrażali? To były jakieś takie amatorskie. Więc prasa musi być kontrolowana przez organa niemieckie. Podstawowym kanałem informacyjnym powinny stać się głośniki umieszczone w centralnych punktach miast. Polakom należy, tu już cytat, umożliwić kształcenie jedynie w takim zakresie, żeby uświadomili sobie, iż jako naród nie mają żadnych perspektyw. No są Polacy wykształceni właściwie. Nie tam żaden ciemnogród, tylko Polak wykształcony wie, że nie ma żadnych szans. No i na koniec właśnie ten problem nacjonalizmu. Konieczna jest stała obserwacja. W jakim kierunku szuka on sobie ujścia? Wszelkie przejawy nacjonalizmu należy natychmiast zdławiać. To jest konferencja hitlerowców, 31 października 1939 rok, chodzi o Polskę. To jest jeden z tych może szczegółowych, ale bardzo ważnych momentów w tej książce. Nie wiem, czy jest sens zarzucać Państwa cytatami. Myślę, że to jest książka do medytacji, książka, do której się wraca. Tego się nie czyta raczej jednym tchem, natomiast na pewno jeśli szukamy czegoś, co możemy czytać, jeśli powiedzmy opiekujemy się dzieckiem, mamy jakieś przerwy w lekturze, to doskonale się taka książka nadaje, napisana bardzo jasnym językiem. Możemy sobie wybierać jakieś fragmenty, możemy do nich wracać i jednocześnie jest to też narracja historyczna, przystępna, nieprzeciążona szczegółami. Przekaz, jak wyraziła się pewnie Ola Watowa, żona jednego z naszych poetów aresztowanych dla odmiany przez Sowietów. Wszystko, co najważniejsze, to jest zresztą tytuł jej wspomnień. Więc wszystko, co najważniejsze dla wspólnoty i taka terapia pozwalająca nam odnaleźć się w tej wspólnocie, zidentyfikować z nią, to by była ta afazja polska. Serdecznie zachęcam do lektury. Dziękuję bardzo.